OSHI Speak Up. Ten podcast powstał z myślą o młodych ludziach. O ludziach, których świat czasami przytłacza i nie wiedzą jak sięgnąć po pomoc. Możesz dołożyć swoją cegiełkę kupując dedykowane OSHI Vitamin Water, z którego 5% przekazane zostanie na program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam na kolejną rozmowę o zdrowiu psychicznym. Choroby i zaburzenia psychiczne, coraz częściej o nich słyszymy, stają się coraz powszechniejsze, jednak nie zawsze tak naprawdę rozumiemy konkretne choroby, a bardzo łatwo stawiamy diagnozy, chociaż nie mamy do tego kompetencji. Dzisiaj razem z moim gościem, doktorem habilitowanym Maciejem Pileckim, kierownikiem kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży w Kolegium Medicum, Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Porozmawiamy o konkretnych chorobach. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie profesorze, temat schizofrenii. Mm -hmm. To jest dosyć poważne zaburzenie. Takie też owiane wieloma mitami. Kiedy słyszy się schizofrenia, to od razu przychodzą mm -hmm. do głowy jakieś takie obrazy, ktoś jest w szpitalu psychiatrycznym, ma bardzo duże problemy. Jak to wygląda tak naprawdę i kiedy się pojawi... kiedy mogą pojawić się pierwsze objawy? Mhm. Powód, dla którego też mówimy o, o schizofrenii w kontekście dzieci i młodzieży, y, związany jest z tym, że y, większość osób, które podaje nam przychodząc do gabinetu objawy, które by się mogły skojarzyć z schizofrenią, nie będzie miało schizofrenii. I że wtedy, kiedy my używamy takich kryteriów diagnostycznych, które wypracowane są dla pacjentów dorosłych, w diagnozie schizofrenii u dzieci i młodzieży, no to możemy popełniać błędy diagnostyczne. To, że dziecko mówi nam, że coś widzi i słyszy, to oczywiście może być objawem schizofrenii, ale może być też pochodną nasilonego lęku, może być pochodną doświadczeń traumatycznych z dzieciństwa, kiedy wewnętrzny świat dziecka jest taki pofragmentowany, no może być wreszcie takim świadomie dokonywanym przez dziecko wewnętrznym zabiegiem służącym temu, żeby swój świat wewnętrzny pofragmentować. Na przykład tworząc taki, taki konstrukt tulpy. I jeśli my nie mamy świadomości tego, że opis dziecka Opis nastolatka może być opisem, który wymaga dopiero diagnozy różnicowej, no to automatycznie to, że ktoś coś widzi i słyszy, przyporządkowujemy schizofrenii. Co oczywiście nie oznacza, że takiego zaburzenia jak schizofrenia nie ma i ono, ono występuje. Jego częstość narasta po mniej więcej 12 roku życia. Jedna na 100 osób cierpi na schizofrenię. No i wymaga... I większość z tych osób cierpiących na schizofrenię wymaga y, intensywnej, długotrwałej y, farmakoterapii, ale z drugiej strony, to, że my stawiamy diagnozę schizofrenii i rozpoczynamy leczenie, nie oznacza, że ktoś nie będzie mógł wieść satysfakcjonującego życia, że nie będzie mógł skończyć studiów, pójść do y, wymarzonej pracy, mieć bliskich relacji z innymi ludźmi, y, że nie będzie mógł mieć dzieci. No tylko, że będzie musiał pozostawać w opiece psychiatrycznej, czasami przez całe życie, no i brać, brać leki, podlegać psychoterapii, oddziaływaniom, które będą, będą stabilizowały stan, stan tej osoby. Ale znowu, my. Właśnie dlatego to jest ważne, żebyśmy też o zaburzeniach psychicznych mówili w taki sposób obejmujący pełne ich spektrum, dlatego że wtedy kiedy mówimy tylko o wybranych zaburzeniach, no to wtedy tak jakbyśmy kierowali reflektor tylko na jeden punkt, na jeden obszar i wtedy też gdy widzimy czy widzimy u bliskiej nam osoby albo czujemy, że coś się z nami dzieje, no to wtedy też będziemy te nasze opisy upraszczać, prawda? kierować się w stronę kilku diagnoz, a, a, a ten świat psychopatologii jest znacznie bardziej skomplikowany i złożony. Czyli to nie jest tak, bo podejrzewam, że kiedy rodzic słyszy właśnie, że dziecko mówi, że słyszy głosy, no to od razu mu się zapala lampka, przerażenie, musimy iść do lekarza, albo w drugą stronę może ci się wydaje i zostawmy to, bo, bo nie drążmy w tym. Na pewno trzeba iść do lekarza. Na pewno w tej sytuacji dobrze byłoby też umówić dziecko na, na psychoterapię, przynajmniej diagnozę psychologiczną, czy, 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 czy kontakt z psychoterapeutą, sensownym psychoterapeutą czy, czy psychologiem. No ale to, że dziecko nam mówi coś takiego, to jest wyraz jego zaufania do nas. I to, że dziecko nam mówi o tym, że się samouszkadza, że ma myśli samobójcze, że bierze narkotyki, że słyszy głosy, no to oznacza, że myśmy naszą rodzicielską robotę zrobili w miarę dobrze. Bo dziecko ma do nas na tyle zaufania, żeby nam o tym powiedzieć. No. Schizofrenia to jest trochę bardziej skomplikowane też, dlatego, że jeśli pacjent mówi mi słyszę głosy, to to, to samo sformułowanie Trochę podważa diagnozę schizofrenii, dlatego że to, co jest rdzeniem schizofrenii, to jest taki rozpad świata wewnętrznego, rozpad granic pomiędzy tym, co wewnętrzne, zewnętrzne, tym, co w przeszłości, w teraźniejszości, w przyszłości. I wtedy, kiedy ja pacjentowi, który jest w takiej ostrej dekompensacji psychotycznej, zadaję pytanie: Czy słyszy pan głosy? Pacjent nie rozumie tego pytania, ponieważ dla niego ja i te głosy. Są równorzędnymi doznaniami zmysłowymi. Więc odpowiedź na to pytanie nie będzie taka, taka jasna, jednoznaczna. My wtedy dowiadujemy się o tym, że, że ktoś słyszy głosy raczej, raczej z tego, że. Że członkowie rodziny mówią, że, że, że nasz pacjent z kimś dialoguje przez całą noc, kogo nie ma, albo że w czasie badania widzimy, że ktoś nagle jakoś skręca głowę i patrzy się w jakiś punkt z przerażeniem czy zainteresowaniem. No i wtedy jakoś możemy za tym podążyć i, i zadać pytanie o to, czy, czy, czy stamtąd nie dochodzi coś. Poczuciu pacjenta, co on słyszy, coś, co, czego doświadcza. Więc, więc ta diagnoza jest raczej taką diagnozą, gdzie my, poprzez przyglądanie się tym różnym zewnętrznym zjawiskom, takim jak słyszenie głosów, jak różne bardzo dziwne przekonania na temat rzeczywistości, które już nazywamy urojeniami, my raczej poprzez pytanie o te zjawiska staramy się. Przyjrzeć temu, co się dzieje w ogóle ze strukturą psychiczną naszego pacjenta, czy ona jest spójna, czy się, czy się rozpada. A jak często dzieje się właśnie tak, że to ten młody pacjent zgłasza jakieś problemy? Czy częściej jednak jest tak, że to rodzice zauważają, że coś się dzieje, ale też nie potrafią do niego dotrzeć? Um. Tak jak już, już powiedziałem wcześniej, to, że dziecko, osoba nastoletnia mówi nam o tym, że, że coś się z nim dzieje, nawet jeśli to jest jak coś bardzo dla nas trudnego, to powinno być dla nas źródłem jakiejś gorzkiej satysfakcji. Znaczy, że po prostu jest w stanie z nami dialogować, ufa nam na tyle, żeby o tym powiedzieć. Często niestety jest tak, że osoby nastoletnie mają. No, kłopot z mówieniem o tym, że, że cierpią z różnych powodów yy, dlatego, że yy, nie chcą naruszać swojego obrazu rodziców albo się boją, jaka będzie re reakcja albo się wstydzą. <laughs> Albo nie wiedzą, że to, czego doświadczają, to jest takie cierpienie, w którym mogą dostać jakiś rodzaj pomocy. Albo to, z czym związane jest ich cierpienie, jest jakieś nielegalne, albo w ich poczuciu, jeśli o tym opowiedzą, to złamą lojalność w stosunku do swojej grupy. Do, na przykład to, że, że są ofiarami jakiegoś cyber, cyberbulingu. No i dlatego też my nie tylko bazujemy na tym, co młodzi ludzie nam mówią, tylko też zachęcamy rodziców do tego, żeby zwracali uwagę na różne cechy, na różne aspekty. No, taka właściwie każda zasadnicza zmiana w funkcjonowaniu dziecka, coś, czego nie rozumiemy. Coś, co jest takim, taką modyfikacją czegoś, co obserwowaliśmy wcześniej, powinna, powinna zwrócić naszą uwagę. Powinniśmy zadać pytanie, no nawiązując do wcześniejszej akcji o shi, hej, czy wszystko ok? Rozpocząć rozmowę o świecie wewnętrznym i, i tym, jak nasze dziecko się czuje. Bardzo słuchać, rodziny, bardzo słuchać nauczycieli, dlatego że nauczyciele, doświadczeni nauczyciele, widzieli wiele dzieci i widzieli kryzysy psychiczne u dzieci, i są w stanie nawet z zewnątrz rozpoznać, że dzieje się coś niepokojącego. Więc jeśli nauczyciel naszego dziecka, wychowawca naszego dziecka mówi, niepokoje się o nie, to to jest bardzo ważny sygnał, żeby, żeby, poszukać, żeby poszukać pomocy. Więc my, no, niestety w wypadku osób nastoletnich jesteśmy w takim, w takiej niedo... Precyzowaniu, że z jednej strony ktoś nam może mówić o swoim cierpieniu, z drugiej strony może być tak, że nam o nim nie mówi, a że pewne rzeczy mogą też wynikać z tego, co my widzimy, co obserwujemy i co widzą osoby mające no, też jakiś rodzaj doświadczenia w sprawach zdrowia psychicznego. Jeżeli dziecko nie chce współpracować, nie chce rozmawiać, woli się zamknąć w swoim świecie? E... No, to jest naturalne, że osoba która dojrzewa nie chce rozmawiać z rodzicami. I można powiedzieć, że to jest wręcz fizjologiczne zjawisko. Ta rozmowa, gdy próbujemy ją nawiązać w nastoletniości, nie mając doświadczenia rozmawiania z naszym dzieckiem wcześniej, może się nie udać. No po pierwsze, dlatego, jak już powiedziałem, bo dojrzewanie ma swoje prawa, a po drugie, w naszym dziecku może być taki rodzaj takiej gniewnej rozpaczy, że teraz to już jest za późno, żeby próbować. W związku z tym, to jest taki moment, w którym rozmawianie udaje się bardziej osobom z zewnątrz. To nie muszą być tylko profesjonaliści, to mogą być członkowie rodziny, to mogą być nasi, nasi przyjaciele. No, jeśli jest tak, że, że to może być lekarz rodzinny, który zna dziecko od, od urodzenia, że jeśli w życiu naszego dziecka są, uczestniczą bliskie nam stabilnie osoby, to, to one mogą rozpocząć dialog z dzieckiem, nawet jeśli nie są z nami, z nami spokrewnione. Więc nie, nie, nie powinniśmy próbować tej rozmowy toczyć za wszelką cenę, ale umożliwić dziecku dialog z kimś innym. To jest. To jest bardzo częste nasze doświadczenie specjalistów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zaczynamy rozmowę z osobą, która nie chce z nami rozmawiać. I to już jest nasza robota, nasz cel, żebyśmy w trakcie tego pierwszego spotkania tak przeprowadzili tą rozmowę, żeby, żeby osoba nastoletnia miała ochotę spotkać się z nami następny raz i tą rozmowę kontynuować. I na pewno nie można zrobić tak, że jeżeli dziecko odmawia, to zostawiamy. To no, trudno, widocznie ma trudny okres, a mamy sygnały z, z innych stron, że coś złego się dzieje. Nie, ale wtedy być może przyda się, przydadzą się nasze spotkania z psychologiem, no bo, no bo wtedy w czasie takich spotkań my możemy też jakoś poznawać nasze dziecko i poznawać i, i uczyć się tego, jak z nim konstruować relacje. Zanim dziecko spotka się z profesjonalistą, no to są, żeby się nauczyć jeździć, samochodem, są, są kursy. Wiele osób uczy się rozpoznawania smaków win. Właściwie, jakby w każdej innej jakiejś sprawie są tutoriale, kursy, a my mamy takie poczucie, że zajmowanie się dziećmi, że wychowywanie dzieci nam przyjdzie tak jakoś naturalnie. No, a coraz częściej jest tak, że rozpoczynając przygodę z własnym dzieckiem, nie mamy żadnych doświadczeń w opiece nad innymi dziećmi, nawet w ogóle nie widzieliśmy, jak ktoś zajmuje się innym dzieckiem, no bo. Takich wielopokoleniowych doświadczeń w tym względzie już raczej, już raczej nie mamy, czy jesteśmy trochę takimi, tacy osamotnieni w tym, w tym procesie. No, to już będę to powtarzał do, do znudzenia, ale wydaje mi się, że to jest jakoś bardzo ważne, że po pierwsze musimy się sieciować, a po drugie uczyć. Uczyć tego, co nas będzie w tym procesie wspierać, a co będzie dla nas w tym procesie, dlaczego będzie na ten proces jakoś niekorzystnie wpływać. OSHI Speak Up, czyli głos niosący realną pomoc. Wejdź na stronę fundacjaoshi.eu i dowiedz się więcej.